Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj znowu rzuciłem wszystko i wyjechałem w Bieszczady. Mam w planach przejście takiej ciekawej pętelki, moim zdaniem chyba najładniejszej w całych Bieszczadach, czyli chodzi o taki klasyczny szlak z Wołosatego przez Tarnicę, Halicz i Rozsypaniec. Natomiast, żeby emocje rosły w tym filmie i tych widoków z biegiem czasu przybywało, to postanowiłem ruszyć od drugiej strony, czyli najpierw idę w stronę Przełęczy Bukowskiej. Minus jest taki, że mam do zmordowania taki nudny, asfaltowy odcinek. Ciągnie się i ciągnie w nieskończoność. Natomiast chcę to zrobić teraz, póki mi entuzjazm, siły dopisują. Oszczędzę Wam też oglądania tego odcinka, bo niewiele się tutaj dzieje. Dlatego widzimy się gdzieś wyżej. Za mną już nieco ponad godzina marszu, czyli mniej więcej połowa drogi na Przełęcz Bukowską, bo jak wskazują mapy, nieco ponad 2 godziny idzie się do tamtego miejsca. I tak na dobrą sprawę to właśnie tam rozpoczyna się ten najbardziej widokowy fragment wycieczki. Może Was niepotrzebnie trochę nastraszyłem, że ten pierwszy etap jest taki strasznie nudny i monotonny. Okej, on jest nużący, niewiele się tutaj dzieje, ale ten asfaltowy odcinek to też tylko ten początkowy etap, pewnie kilkanaście minut marszu. Później szlak mi już dalej prowadzi taką ubitą drogą, to wkracza między drzewa, śpiewają ptaki, jest cicho. I co ciekawe, mimo że naprawdę ciężko było już się gdzieś wcisnąć na parking Wołosatem, to tutaj jest zupełnie spokojnie. Spotkałem raptem kilka osób. Zobaczymy, jak będzie wyżej. Cofam wszystkie miłe słowa, które powiedziałem o tamtym odcinku. Na szczęście nie było ich zbyt wiele. Prawie 8 km właśnie takiej trasy. W dodatku 400 metrów podejścia. I co ciekawe, jeśli chodzi o liczby, to taka wartość jest łudząca, podobna do równie nudnego szlaku prowadzącego nadmorskie oko. Przypadek. Natomiast tutaj jest już naprawdę pięknie. Tak jak mówiłem, za moimi plecami gdzieś widać Połoninę Bukowską i Kińczyk Bukowski. Miejsca ciekawe o tyle, że nie można tam iść. Po pierwsze, nie ma szlaku. Prowadzi tamtędy granica polsko-ukraińska. Myślę, że taka rozmowa dyscyplinująca ze Strażą Graniczną to nie jest coś, po co chodzimy w góry. Natomiast teraz, bez zatrzymywania się, ruszam już na Rozsypaniec. W drodze na Rozsypaniec zdecydowanie warto oglądać się za siebie, bo te widoki z podejścia są naprawdę rewelacyjne. Strasznie mi się podobają. Wydaje mi się też, że są na pewien sposób unikalne. Natomiast jest tak, jak zapowiadałem. Czyli pięknie. Patrzcie, ile przestrzeni jest za moimi plecami. A będzie jeszcze lepiej, bo właśnie wdrapuję się na szczyt Rozsypańca. Widać już Tarnicę, czyli mój ostatni cel, jeśli chodzi o ten dzień, o tę wędrówkę. A za chwilę po drugiej stronie szczytu pokaże się Halicz, gdzie ruszę tuż po krótkiej przerwie. Ruszam dalej, ale muszę uważać. Jeżeli chodzi o Halicz, to patrząc z Rozsypańca, to podejście wydaje się naprawdę konkretne. Na szczęście, z tego co pamiętam, nie jest tak źle. Całkiem gładko się tam wchodzi. Natomiast to, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, to piękny widok w stronę Tarnicy. Lokalizujecie ją dosyć łatwo, bo widać charakterystyczne siodło, czyli Przełęcz Kręgowskiego. I patrząc z tej perspektywy, Tarnica jest po lewej, a Tarniczka, ten taki spiczasty kikut po prawej.
No a później cały ten masyw obniża się tak łagodnie w stronę przełęczy Goprowskiej. Naprawdę fajny widok, a co ciekawe, będę tam za jakąś godzinę, może trochę dłużej, przechodził. Już powoli myślałem, że was znowu niechcąco szukałem, mówiąc, o, to podejście to jest takie łatwe. Faktycznie początek może sprawić trochę kłopotów, trzeba się wysilić, ale jak widzicie, pojawiły się też schody, czyli już taki stały element bieszczadzkiego krajobrazu. No i gdzieś tak średnio, jak ktoś ma długie kroki, to pewnie sprawnie. Ja niestety nie, więc muszę tak dziwnie te kroki stawiać. Ale nie spieszę się, zwłaszcza, że już praktycznie jestem na wierzchołku. Boku jest ładnie, a ja mam więcej czasu niż początkowo zakładałem, więc też nie zamierzam dzisiaj bić tutaj rekordów. Właśnie minąłem Halicz, tam było trochę zbyt tłoczno, żebym mógł się rozgadać. Dlatego idę dalej, a chciałem wam jeszcze opowiedzieć ciekawostkę o Haliczu. Jeżeli oglądaliście materiał o Bieszczadach, to ona się tam pojawiła, ale jestem trochę jak dziecko, które gdy nauczy się jednej rzeczy, to później powtarza ją do znudzenia. Dlatego uwaga, Halicz był ponoć, według legendy, w średniowieczu miejscem, na którym stykały się trzy granice: Polski, Rusi i Węgier. I to koniec ciekawostki. Może jeszcze tylko dodam to, że Halicz jest trzecim co do wysokości szczytem po naszej stronie Bieszczadów. Teraz opowiem wam jeszcze co dalej, żebyście się nie pogubili w tym bezkresie widoków. Otóż schodzę sobie z Halicza, on został gdzieś tam za moimi plecami i ruszam ścieżką, która się powoli obniża. Wrzucę wam klip, jak to wygląda. Ta ścieżka później trawersuje nieco poniżej Kopy Bukowskiej. Tutaj widzicie, idą sobie jakieś osoby w oddali. Widać, że przechodzą poniżej szczytu. No a następnie ta ścieżka przewija się też przez krzemień, obniżając się do przełęczy Goprowskiej. To jest to charakterystyczne takie obniżenie. Tam pewnie też zrobię sobie przerwę. Stamtąd właśnie będę podchodził już na Tarnicę, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Zbliżam się już do przełęczy Goprowskiej, kolejnego punktu na trasie mojej wędrówki, gdzie pięknie teraz świeci światło, ale cieszę się też z tego powodu, że zrobię sobie tam jakąś przerwę, bo co dziwne, zaczynam odczuwać trudy tej wycieczki, a w zasadzie odczuwają je moje łydki. Czuję, że już są w zasadzie takie na granicy skurczy jakichś, co zdarzyło mi się w górach do tej pory tylko raz i to w drodze na przełęcz pod Chłopkiem w Tatrach, taka wymagająca wycieczka. No jestem trochę zadziwiony, ale być może taki jest już po prostu los człowieka, który pije 3 albo 4 kawy dziennie. Żeby nie było, że wam tylko marudzę, to wam pokażę jeszcze co za moimi plecami, bo tam doskonale widać rozsypaniec z Haliczem, rozsypaniec po prawej, Halicz po lewej, czyli tamtędy szedłem. Możecie sobie śledzić mniej więcej, jak ta wędrówka wygląda. No cały czas trasa prowadzi otwartym terenem, no maszeruje się świetnie. I to się nie zmieni jeszcze przez co najmniej, myślę, godzinę, a może nawet dłużej. Nie powiedziałbym, że po tej przerwie czuję się jak nowonarodzony, ale też nie ma się co nad sobą rozczulać. Trzeba iść w stronę Tarnicy. Pamiętacie, jak mówiłem, podchodząc na Halicz, że to podejście tylko tak strasznie wygląda, nie ma się co bać? No to tutaj nie odważę się tego powtórzyć. Faktycznie jest prawie 200 metrów w pionie do pokonania. Też idzie się po takich schodach. A po tych kilku godzinach podejścia może być to dla niektórych męczące. Pocieszające natomiast jest to, że z każdym krokiem widoki stają się coraz przyjemniejsze. Na przykład za moimi plecami fajnie prezentuje się już postrzępiony krzemień. Thank you.
Właśnie docieram na przełęcz, przełęcz Krygowskiego, zwaną też przez niektórych przełęczą Siodło, bo z daleka po prostu tak wygląda. Jeżeli też chcecie poznać wersję oficjalną, to wcale się nie zmęczyłem, a ta drażniąca sól w moich oczach to ze wzruszeń, bo jest tak ładnie. Teraz wybiorę oznaczenia, nawet nie wiem jaki mają kolor, ale te prowadzące mnie w stronę Tarnicy, czyli tam. Raptem pewnie 10-15 minut dodatkowego marszu. Taka ciekawostka, bo dzisiaj mam pełno ciekawostek dla Was. Przełęcz Krygowskiego rozdziela właśnie Tarnicę, czyli najwyższy szczyt Bieszczadów po polskiej stronie, od Tarniczki, która jest z kolei najwyższym wzniesieniem Szerokiego Wierchu. Dobra, lecę dalej. To szczyt. O Tarnicy oczywiście można było opowiadać długo, że to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, że pięknie widać stąd Careńską czy Szeroki Wierch, ale ja chciałbym Wam zwrócić uwagę na coś innego. Otóż świetnie widać stąd całą drogę, którą dzisiaj pokonałem. Wydaje mi się, że widać nawet parking Wołosatem. Tak więc widać podejście na Rozsypaniec, tam ponad granicą lasu, później Halicz, ten trawers cały Krzemienia. Widać tę ścieżkę teraz bardzo wyraźnie. Przełęczy Krygowskiej, więc naprawdę można zobaczyć, jak bardzo widokowy jest ten szlak. Pokręcę się tutaj chwilę po szczycie, ale niezbyt długo, bo te chmury robią się coraz ciemniejsze. Po tym wieje strasznie mocno już i robi się chłodno. No a potem co? W dół do przełęczy. Nadchodzi moment, w którym musimy się rozstać, bo właśnie dotarłem na przełęcz i będę schodził teraz do Wołosatego, tak żeby domknąć tę pętelkę. Znaki pokazują, że jakaś godzina przede mną. Oczywiście pokażę Wam jeszcze trochę klipów z zejścia, tak żebyście mogli zobaczyć, jak ten szlak do końca wygląda. Cała wędrówka według map to jakieś 6 godzin samego marszu, więc do tego trzeba doliczyć przerwy, jakieś 18 km, więc myślę, że śmiało można się tutaj w jakiś dłuższy dzień wybrać. No naprawdę widokowo, myślę, że nie muszę Was już namawiać i przekonywać. A teraz jeszcze, póki pamiętam, bo z moją pamięcią bywa różnie, pozdrawiam wszystkie osoby, które dzisiaj spotkałem na szlaku. To naprawdę strasznie miłe, kiedy oglądacie kanał, kiedy można gdzieś na żywo zamienić kilka słów, więc życzę Wam udanej pogody, miłego pobytu tutaj w górach, w Bieszczadach, a pozostałych oczywiście zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia, cześć!